Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie w 15 odcinku z Supermarket Simulator. Ja jestem Yuken, a to jest seria, w której tworzymy supermarket marzeń od zera do milionera. Także zapraszam Was, moi drodzy, do wspólnej przygody, bo dzieje się tu coraz więcej, chociaż poprzeczka jest postawiona wyżej. W poprzednim odcinku, moi drodzy, tworzyliśmy magazyn. Był plan zatrudnienia pracownika, ale zrobimy to dzisiaj. A dlaczego? Dlatego, że no tej kasy jednak nie miałem zbyt wiele, bo tak jak widzieliście, kupiłem tutaj to rozszerzenie. No niewiele nam to tutaj powiększyło, ten kwadracik 4x4, ale przygotowujemy się do zakupu licencji, gdzie będą nam potrzebne lodówki, zamrażarki. No na razie tak jakby no nie wstawiam więcej, bo po co? Też płacić większe rachunki, a no to co mamy, no to nam wystarczy. Także tutaj dopiero na 56 levelu to zrobimy, a być może uda się uzbierać kasę i na 55 levelu rozszerzyć o ten ostatni tutaj kwadracik, znaczy ostatni na ten moment, no bo później to poprzeczka idzie jeszcze wyżej. Zobaczymy, jak to pójdzie z kasą. Ja zrobiłem sobie 2 lub 3 dniówki, moi drodzy. Od poprzedniego odcinka kupiłem dosłownie chyba 2 regały i troszkę poza odcinkiem to poukładałem inaczej. Chodziło o to, żeby upchać tych regałów jak najwięcej. No generalnie założenie jest takie, skoro ten magazyn już większy nie będzie, bo wykupiliśmy, zobaczcie, magazyn w poprzednim odcinku na fulla i już nie mamy możliwości tego magazynu rozbudować, no to musimy po prostu na fulla go wykorzystać. Kombinowałem w każdą możliwą stronę, tylko w tej postaci to jakoś działa. Bardzo ważny w tym wszystkim był komputer, który chciałem, żeby stał jak najbliżej drzwi. No i to ma taki plus, on może stoi tak krzywo, ale zobaczcie, jak tylko podbiegniemy, klikniemy, już siadamy przy komputerze. Także ta opcja się sprawdzi, tu pracownicy też będą mogli wychodzić na sklep. No, docelowo pracownicy, bo zaczniemy od jednego pracownika. I teraz, tak jak Wam mówiłem, moi drodzy, trzeba te zamówienie zrobić pod magazyn, bo tak naprawdę towar na sklepie mamy jakoś tam uzupełniony, ja to też uzupełniłem. Wiele się aż tak nie posprzedawało, żeby poubywało, tylko trzeba się zastanowić, co chcemy, aby pracownicy uzupełniali. To myślę, że jak wejdę w komputer, to nam to powie. No na pewno nie będę chciał tutaj tego regału najbliżej nas, czyli tych kaw, czekolad, słodyczy, czy tam chleba. Raczej tego bym nie chciał. To ja będę sam jakby sobie uzupełniał. Może ketchup, musztardę i no, to może ja, ale na przykład z działu chemicznego chętnie bym tutaj już pracownika zaangażował, bo mi się może coś w oczy nie rzucić, tylko musimy zobaczyć tak, no nie, no raczej jest okej. Bo już Wam mówię, o co chodzi. Na przykład nie będę chciał ziemniaków, żeby pracownik uzupełniał, bo on pouzupełnia źle. Papier toaletowy też niekoniecznie, bo zobaczcie, ja nawaliłem tak tymczasowo, a później będę chciał wstawić tu coś innego, a ponieważ półki stały puste, a naprawdę po dniówce potrafił się papier skończyć, no to stwierdziłem, no co będziemy sobie, widzowie, żałować. I tak nam, powiedzmy, na 2-3 dniówki tego papieru starczy, no nie ucieknie. Natomiast chciałbym, żeby na pewno nasz pracownik uzupełniał kurczaki, bo z tymi kurczakami jest ciągle problem. Tu robiłem przymiarkę, jak widzicie, kupiłem 2 kartony, niestety tylko karton jeden wchodzi. Nie wiem, ile tych kurczaków na razie kupimy, no może jeszcze z 2 kartony, to się zobaczy. Na końcu ile kasy starczy. Także żeby pracownika zatrudnić, to, moi drodzy, przelećmy sobie. O! Na pewno chokpiki, tylko teraz jak to zrobić, tak się zastanawiam. Po 4 kartony bym z każdego, myślę, zamówił. Nie chciałbym jakiegoś bałaganu, więc trudno. Stracimy trochę na tej dostawie, ale no trudno. Trudno, ja chcę mieć tutaj jakoś to ogarnięte. I teraz tak, tutaj powiedzmy, że no załóżmy chokpiki, niech będą z brzegu. Chciałbym, żeby te regały były, no docelowo, no mógłby być docelowo jeden regał z chokpikami. Tylko trzeba się później nie pogubię, ja nie wiem, czy nie lepiej byłoby to od razu po prostu kupić. Ile tu wchodzi? Aha, 2 kartony, no dobrze. Zaraz się przekonamy, bo to wszystko zależy, ile kartonów wchodzi na daną półkę. Więcej nie wejdzie, czyli obok możemy, okej. Wiecie, tych chokpików też tam mamy dużo na sklepie, więc ja nie wiem, czy też na magazynie jakieś nie wiadomo jak wielkie stany są nam potrzebne. Może zróbmy to, wiecie co, tak, że zaczniemy tak, tu chokpiki, tu kolejne te płatki i tu kolejne, a docelowo, jak już się sklep rozbuduje, to gdzie ja idę? Tutaj jest przecież komputer, widzowie, gapa jestem. A docelowo może zrobimy cały regał? No nie wiem, jakby chcę mieć to jakoś ten... No dobrze, ale załóżmy, że... No dobra, to może zróbmy te płatki, bo się pogubimy. To na pewno bym chciał, żeby pracownicy
uzupełniali, czyli po 4 kartony praktycznie z każdego. Jak już jesteśmy pewni, no to od razu zamówimy kolejne 4. Cyk. Czy to się coś na dostawę? Tutaj jest niby 8 za dostawę, czyli co, jak więcej zamawiamy, to dostawa jest tańsza. No dobra. Tu niech będą na przykład te drugie. No można by to na jednym regale ułożyć na razie, ale ja tak sobie jakby planuję, bo jakby to wam powiedzieć. Chcę sprawdzić, drogi widzu, czy nam starczy tych regałów. Znaczy i tak już nic nie wyczarujemy, ale chcę sprawdzić z tych popularnych produktów, które chciałbym, żeby pracownicy mi uzupełniali, jak to sobie rozłożyć na regałach. To jest tylko taki mój szkic. To, co robimy teraz, to jest szkicowanie, to dopiero z tego jeszcze jakiś tam plan wyjdzie głębszy. No tak póki co nie widzę tutaj ciasnoty, żeby mi problem sprawiało wchodzenie. Natomiast no niestety, z tego co właśnie się orientowałem, jeżeli pracownik będzie uzupełniał, jeżeli coś będzie na półkach, jeżeli nie będzie tego na półkach, bo przyjedzie na przykład i będzie w kartonie przed sklepem, to już tego nie uzupełni. Ale może ma to swoje plusy, bo dzięki temu połowę będę mógł ja uzupełniać, a drugą połowę pracownik. W ten sposób nie będziemy mieli bajzlu. Dobra, to załóżmy tutaj. No to tu może mąki po drugiej stronie, bo to gdzieś tam było koło siebie. Albo zobaczmy tak według tego, co jest tutaj, żeby to jakoś było analogicznie. No jeśli mamy te czekpiki, to załóżmy, że te cukry wszystkie, te susu, dobrze. Dobrze, no to załóżmy te cukry. O, tu już możemy sobie też przejść pyk. Widzicie, tak to działa. No dobra, no to załóżmy, że te cukry, raz, dwa, trzy, cztery, to robimy tak samo. Na razie jeszcze kasa nam się aż tak nie kurczy, chociaż pewnie to się gdzieś tam prędzej czy później z tym zetkniemy. Co tu są jeszcze za cukry? Chcę to zrobić tematycznie, a zrobienie tego tematycznie tylko będzie miało miejsce, słuchajcie, wtedy, kiedy będę zamawiał według tego jakiegoś tam porządku, bo ja wiem, że się pogubię. Ja wiem, że się pogubię, jeżeli będę na miszmasz zamawiał, bo muszę sobie w głowie zakodować, gdzie co stoi. A zakoduję sobie wtedy, jak będę to robił na spokojnie, bo jeżeli bym robił to w jakimś tam pośpiechu, to moi drodzy, nie wypali. No to powiedzmy, że dwa cukry zależy, ile też teraz tego wchodzi na półkę. No dobra, wyjdźmy sobie tędy. I teraz tak, no załóżmy, że zaczniemy od tych małych cukrów. To niechby, czekajcie, ile tu mamy? Raz, dwa, tu mamy i tak trzy regały, więc, no ale dobra, no, aha, tych będzie wchodziło więcej na półkę. To czekajcie, tych będzie wchodziło więcej na półkę, czyli tu możemy półki podzielić. I na następnej półce może być następny cukier. Zobaczcie, widzicie, tu już wchodzą trzy kartony jakby na jedną tą połowę. Tak? Dobrze mówię? A jeszcze pewnie wejdą... Nie, 6 wejdzie kartonów. Łe, to słuchajcie, to taki sposób, tylko żeby wiedzieć... No i to jest analogiczny karton, tylko czy chciałbym go obok? Nie. Chciałbym go na górną półkę. Nie chciałbym tak obok czegoś stawiać. I mamy etykietę, więc tu myślę, że się nie pogubię, tylko kwestia, jak ja sobie to, wiecie, w głowie zakoduję. Oczywiście nie będę zamawiał po 6 kartonów, słuchajcie, bo tak po 4 zamówiłem. Aż tak nie szalejmy, bo to chodzi o to, żeby na razie, wiecie, będzie utarg, będzie sprzedaż, będziemy domawiać. A poza tym pamiętajcie, że my mamy również plan i cel. No chyba, że tak, ale tych wejdzie mniej. Wiecie co, dobra, tu zróbmy. No trudno, etykieta będzie to... Szkoda, że tej etykiety nie można usunąć z regału. To mi się na przykład bardzo nie podoba, bo uważam, że jak jest puste, powinienem móc etykietę usunąć. Tych wchodzi tu mniej, ale wiecie co, te cukry to... Przecież 4 kartony to i tak są dużo. Nie będziemy... A poza tym ile mamy na sklepie? Trzeba też... Aha, tylko 2 wchodzą, no dobra. To 4 wejdą na półkę. Ale wiecie, generalnie tych cukrów i tak mamy dużo, to chodzi tylko o to, żeby pracownik tak uzupełniał, żeby nie było totalnych pustek, a ja później tylko mu będę... kartony dostarczał, to już pójdzie... A, dobra, dobra. To już pójdzie łopatologicznie, myślę. Co tu jeszcze mamy? To już pójdzie, słuchajcie, bardzo łopatologicznie, więc jakoś się o to nie martwię. A czy dalej można by dać mąki? Raczej bym tak nie robił, moi drodzy. Chociaż tych mąk też mamy dużo, idąc tym tropem myślenia, widzowie.
szczerze. Bo zobaczcie, mamy niby 24, 48 sztuk, no ale to się będzie szybko kończyło, no ale no ja i tak raz na dobę zamawiam towar, a no ja latałem, a to będzie latał pracownik, więc tą o, da się ściągnąć etykietę, widzowie, trzeba kliknąć. Trzeba kliknąć i etykieta się ściąga. Brawo. Czy może tak samo da się na regale? Zobaczmy, czekajcie. Czy ja tu mam jakiś regał, gdzie jest pusta półka, jest etykieta, dupa Jasia. O, tu jest. Da się etykietę, widzowie, ściągnąć. Zrobili to w końcu. I w ten sposób pracownik nie będzie mi dostarczał tam towaru, gdzie ja nie chcę. Pięknie. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy i się etykieta sama ściąga. Zobaczcie. No. Dobra. To super. I teraz tak. A tu mamy jeszcze jeden cukier. Nutella, miód i cukier. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. To możemy, myślę, że też dać pracownikowi. Chociaż czekajcie, czekajcie, bo może teraz przesadzam. Ja bym chciał, żeby pracownik mi też uzupełniał rzeczy, które są na końcu. Czyli na pewno oliwy, jedna, druga, trzy rodzaje mąki i sok pomarańczowy. Dobra. Jak z kasą, 2800, no już kasa nam się, widzowie, kurczy, to czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Na razie lećmy tam, gdzie są mąki, czyli cztery oliwy. Cztery kolejne oliwy i cztery kolejne mąki i jeszcze jedna mąka, nam zostanie. Może zacznijmy, wiecie, tak skromnie, bo to też... A, i sok miał być. Też nie ma co moim zdaniem szaleć, bo pamiętajcie, że nie chcemy się przeinwestować. Super, spłaciłem kredyt, rewelacja, ale też nie chcę, wiecie... widzicie, że ja biorę te kredyty często w ostateczności. Biorę, nawet nie wiem, czy ja nie powinienem tam ustawiać szybszej spłaty, to by nie było taniej. Ale jak spłaciłem... Nie, no bo spłaciłem kredyt właśnie, bo ja nie wiem, ile spłaciłem, chyba tyle, ile wziąłem. Nie sprawdzałem tego, widzowie. Dobra, i teraz tak. Są dwie czerwone mąki, to żeby one nam się nie pomyliły. Dobra, to tutaj wiecie co? Dobra, róbmy to tak. Czerwona mąka jedna. Bo są dwie czerwone mąki i mi się one... Ja jestem po prostu wzrokowcem i wiem, że one mi się pomylą. Dobra, czyli tylko po dwa kartony mąki wchodzą. To już jest... Sprawa się komplikuje. Jak widzicie, wcale tak tych półek dużo nie mamy. Jakby ktoś się dziwił, czemu tak upychałem towar na siłę, znaczy te regały na siłę w magazynie, no to macie właśnie na to odpowiedź. Właśnie dlatego, drogi widzu, upychałem jak się da. Czyli to by był regał z jedną mąką. Dobra, tutaj na pewno drugą, bo ta jest popularna. Tak patrzę po tym, co się sprzedaje, nie? I to jest, nie, to jest ta sama. Wiecie co, tu może wejdą mąki, a oliwy można rządek dać na górę w sumie. Bo to ja to chcę też robić tak samo tematycznie, jak tematycznie jest w tym. Jak tematycznie jest tam na półkach, bo wiem, że mi się nie popierdzieli. Chociaż czy zapamiętam, no to zobaczymy. Jedna mąka, druga mąka, no to tutaj trzecia i oliwy najwyżej na samą górę może się da, albo oliwy przy drzwiach. Może przy drzwiach ten sok dajmy. O, i tam by były najwyżej jabłkowe. To ten sok dajmy przy drzwiach. No, też wchodzą tylko dwa kartony. Nie jest to, widzowie, tak kolorowo, jak się wydaje. To są etykiety, no to najpierw się będę musiał odnaleźć po prostu, nie pogubić, a później to już pójdzie z górki. Dobra, to załóżmy tu soki. Kurczoki na dole, dobrze. Czoki, kurczoki. Co z tą oliwą teraz? Na pewno oliwa musi być tu, gdzie jest mąka. Raczej bym nie dawał jej pod... A tu nawet się nie da. Dobra, tam na samą górę wrzucimy. Bo oliwy wejdzie więcej. Chyba, że zrobimy tak, że oliwę damy niżej, a w drugiej kolejności... No to mogłem od dołu. Czekajcie, źle zrobiłem zasadniczo. Dobra, można tak to zrobić. Co przełożymy? Bo chcę, żeby była ciągłość z mąkami.
Więc od dołu damy oliwy. Bo będzie tych oliw mniej, bo ich więcej wchodzi. O to mi chodzi, że zobaczcie, tej oliwy wchodzi więcej na półkę. Więc jakby, o, do tego zmierzam, nie? Że oliwa będzie od dołu, a mąka będzie jedna i druga półka. Dwie półki pod rząd będą do góry, bo zobaczcie, ile oliwy wejdzie na półkę. Tu jakby oliwa jedna czy druga nie potrzebuje dwóch półek, tu jedna półka wystarczy. To jest fajnie zrobione. A karton oliwy, to z tego co pamiętam, jest pełna półka na regale w sklepie. Więc to tak jakby patrząc, że mamy właśnie akurat 6 półek, to teoretycznie 6 kartonów powinno być z oliwą i wtedy mamy pewność, że cały towar się uzupełni na full. I teraz zobaczcie, teraz są mąki, tylko ta akurat mąka miała być tu. Tu jeszcze nie wiem, co można dać na dole. Z takich rzeczy, które są mniejsze, a tematycznie tam podobne. Zaraz zobaczymy. Wolę to już sobie tak poukładać, żeby sobie zaznaczyć, gdzie co ma być. Jeszcze tu jest karton z mąką. Wiecie, to jest na razie dość duża inwestycja, jeśli chodzi o towar, więc też nie liczcie, że ja tutaj cały magazyn zapełnię, bo to nie jest tak. A poza tym pamiętajcie, że my też zbieramy kasę, żeby jeszcze tą rozbudowę sobie kupić. Więc to nie jest, widzowie, tak, że będziemy tu sobie, nie wiem, tylko to... Oczywiście, no, inwestycja w towar, zawsze towar na siebie zarobi, tylko też pamiętajcie, że mamy bardzo dużo towaru na sklepie i to ma być tylko... Ten magazyn jest w tej chwili tylko po to... Może inaczej, ja bym w ogóle, słuchajcie, nie robił, widzowie, tego magazynu. Szczerze, nie robiłbym go. Ale że gdzieś już tam, powiedzmy, męczy mnie to bieganie z tymi kartonami, i uzupełnianie, no to tylko dlatego robię. Dobra, no to to będzie na oliwy wystarczy. Tu będą mąki, do góry będą mąki. Na dół wejdą kurczaki wszędzie. I teraz tak, nie, no to musimy iść na sklep jednak. Widzicie, no to tak trzeba tutaj przejrzeć. Czyli to jest ten dział. Sok pomarańczowy też był, ziemniaki nie chcę, żeby on mi uzupełniał. No dobrze, no to zobaczmy, co tu mamy. No tu mamy wtedy te rzeczy typu jeden makaron... Spaghetti, jeden makaron, drugi makaron, trzy rodzaje jakby ryżów, czy tam, nie, jeden jest makaron i pire. To też chciałbym, żeby uzupełniali. Ciekawe, czy spamiętałem. 5 produktów, widzowie. 5 po 4 kartony z każdego. Bo wiecie, jakby niektóre rzeczy ja uważam, że mogę sam uzupełniać, bo to jakby nie jest męczące. Jakby męczące jest, jak za dużo mam do uzupełniania, nie? A tam daleko ode mnie, od kasy, to niech pracownik uzupełnia. Ja będę uzupełniał blisko kasy, tak? Powiedzmy 3 półki. No nie wiem jeszcze, czy ta półka z chemią też będzie mnie dotyczyła. Na pewno będę papier toaletowy uzupełniał, bo wiem, że zrobię to 100 razy lepiej niż ten gałgan pracownik. Dobra, i jeszcze coś chyba mieliśmy, jeszcze coś chyba jedno zostało. Fajne jest to, że na przykład jak macie rzeczy do zamrażarki, to one wchodzą też bez problemu w magazyn na półkę, mimo że to nie jest zamrażarka. Także to mi się, moi drodzy, podoba i tu na pewno oprócz kurczaków będę chciał jedną półkę na te rzeczy, które schodzą, typu co to tam było... lody i coś tam jeszcze. No dobra, no to jest, powiedzmy, że bardzo podobne, tylko że tutaj jakby pójdą mąki, no to co, bym musiał naprzeciwko, ale no jest troszkę tych produktów tu jest. Wiecie co, troszkę będzie tych produktów, więc byśmy musieli chyba je... Chyba, że tak. Dobra, dajemy na ten regał. Bo to też, tutaj jest tak, tu jest taki karton, chyba wejdą 4 kartony. No teraz pytanie, i jak to zrobić? To chyba lepiej schodzi. Właśnie te kartony są takie, widzicie, nieforemne dla różnych produktów i bywa to dosyć kłopotliwe, aczkolwiek, no jak to rola sprzedawcy, pilnować towaru, no. Ja wam mówię szczerze, ja bym tego magazynu w ogóle nie kupował. Już nie chodzi o tą kasę, którą wydaliśmy na magazyn, bo na szczęście ona z kosmosu nie była. No widzicie, więcej nie wrzucimy.
Ale jakby tak policzyć wszystko razem, typu... typu rozbudowa, typu kurczę te regały, no to już się robi kasa, nie? To już się robi kasa. Więc... Oj, idzie, ja poszedłem. To już się, widzowie, robi kasa. Tutaj jedna półka będzie z tym makaronem, tutaj z tym, no nie wiem, na górę ryż. Ryż raczej jest mały, więc... Ryż raczej jest mały, więc w zupełności nawet pół półki by wystarczyło na ryż, bo aż tak ten ryż się nie sprzedaje. Więc pół półki na ryż, a tutaj jest ten niebieski ryż. To może być obok. Zresztą teraz wiecie co, damy na górę, bo... Po prostu mi wygodniej. Ten komputer jednak trochę tutaj... Ciekawe, czy pracownicy będą mogli wyciągać, czy ich to jakoś zblokuje. Mam nadzieję, że nie. Zobaczcie, no bo to jak widać, że to... Wchodzi tego wiele, no to po co? O, to tak sobie na razie zaznaczmy. Jak można etykiety ściągać, to się nie musimy martwić. Etykietami, o, z daleka można nawet zrzucać. No spoko, widzowie, spoko. No tylko chodzi o to, żeby nie było sytuacji, że nam to... A, jeszcze spaghetti. Żeby nie było sytuacji, że nam kompletnie się skończy towar. To tylko jest po to... Wiecie co? Spaghetti widzę, że mało wejdzie, a spaghetti się wyjątkowo dobrze sprzedaje, więc... Nie chciałbym na górę gdzieś wrzucać, bo ja sam go nie odnajdę. A to też chodzi o to, żebym ja mógł te produkty tutaj odnaleźć i szybko i sprawnie uzupełnić półki, a nie potem biegać. I tak pewnie będę nieraz latał i szukał, jak taki oszołom. Ja samym sklepie, słuchajcie, jak przestawiałem co chwilę przecież te działy, to potem też zanim się odnalazłem, to troszkę czasu minęło. No taki już jestem, widzowie, że zmieniam, kombinuję, a później... Później jest akcja, że gdzie to było? Kurde, gdzie to jest? Właśnie, nie wiem, gdzie to jest. Dobra, ale to się nauczymy, spokojnie. Pierwsze szlaki przecieramy. Wiem jedno i to podtrzymuję to zdanie, moi drodzy, że się trochę schody zaczęły z rozwojem sklepu, bo strasznie wolno te levele wbijają. Kasa widzę, że nie powinna być problemem. I myślę, że tam był... Zresztą zaraz sprawdzimy, wiecie co? Zajrzymy sobie do komputera, bo i tak musimy zaraz jeszcze coś domówić. Zobaczcie. Już wam pokazuję, moi drodzy, czyli z magazynu więcej nie kupimy. Licencje są od 56 levelu. 3. I tą kasę, myślę, na licencję uzbieramy i na towar starczy. Tego się nie boję. To zrobimy po prostu taki wielki show. No bo 56 level, patrząc jak wolno idą te levele i to jest tylko mój wyznacznik, ja się tej kasy nie boję, że ją uzbieramy. Natomiast 55 level, czyli jakby level mniej, za 50 tysięcy możemy sekcję uzupełnić. To wszystko zależy, jak nam tutaj ta sprzedaż pójdzie. Ja nie wiem, no bo wiecie, wszystkiego na raz się nie da. No i tutaj trochę kupuję. No, całą kasę, którą mam, przeznaczę powiedzmy na ten magazyn, ale nie wiem, jak to później będzie z tym uzupełnianiem. Na pewno jeszcze tak, dobra. To tu mamy wszystko. Jedynie jeszcze ten cukier został i ewentualnie ten miód. Ale wiecie co, ja bym bardziej, powiem wam szczerze, tutaj z brzegu bym się nie martwił. Ja bym bardziej dał im do uzupełniania, tak, tu są puste lodówki, znaczy zamrażarki, bo one sobie czekają na swoją kolej. Także nie bójcie żaby, ale o, może mleko? Albo te sery? Bo z tymi serami ciągle mam problem. To niby jest blisko, jest na widoku, ale... Albo te zapiekanki, słuchajcie, bo te zapiekanki też mi się kończyły i ten hummus. Czyli te rzeczy z lodówki. A z zamrażarki to na pewno lody i frytki. Ej, właśnie, a tutaj były, dobra, bo już się wystraszyłem. Dobra, wiecie co? O, już się posprzedawały, widzicie, nie uzupełniłem. Dobra, to weźmy sobie teraz rzeczy z zamrażarki i je wstawimy, moi drodzy, gdzieś tu może... Gdzieś tu może w kąt, żeby było, że jest zimno, aczkolwiek nie jest. To może zróbmy tak, bo te rzeczy z zamrażarki są ważne. Żeby on uzupełniał wszystko w zamrażarce, żebyśmy my się o to, moi drodzy, nie musieli stresować. Kurczoki dwa na pewno je, tam z frytki to 4 kartony.
pizzy też 4 kartony, o chyba 5, nie 4, 3. Tego tam z 3, bo widzę, że jest sporo, jak jest sporo, no tej pizzy też jest sporo. A dobra, o widzicie, już tak nie jest kolorowo, widzowie. To już tak nie jest kolorowo, już nam się kasa kończy, dobra. To akurat nam chyba na styk starczy. Oczywiście tego pracownika dzisiaj zatrudnimy, jeśli nam kasy starczy, jak nie, to wezmę kredyt. Ten mały, który spłacimy. I w przyszłym odcinku, następnym, zobaczymy, jak to się będą nam sprawowali ci pracownicy. Znaczy na razie jeden. Bo za zatrudnienie pracownika też się płaci. Dobra, te tam daleko. Tutaj, jeśli chodzi o lody, to niech będą na przykład z brzegu. I to jest ciekawe, że tutaj nie trzeba mieć zamrażarki na magazynie, jest ok. To mnie ciekawi, widzę. Dobra, to tu załóżmy frytki. Tak, to jakoś będziemy... Albo dobra, wiecie co, frytki dajmy z tymi krabami. Ja tych krabów nie chcę, nie wiadomo ile. Bo w sensie, że kraby się aż tak nie sprzedają, więc nie potrzebujemy. Kurczoki to sobie, jak widzicie, będziemy wszędzie wrzucali, gdzie leci pod spód. Jeszcze jeden karton lodów. No i na tym kończymy dzisiejsze zamawianie towaru. Lody były chyba tu. Bo to też nie ma sensu, widzowie, wiecie, że nie zależy mi na tym, żeby po prostu, nie wiem, wszystkie półki były kipiały z towarem, bo po prostu, znaczy zależy mi docelowo, mi będzie zależeć, ale wiadomo, że no to nie jest jakby taka inwestycja, jest taka inwestycja, która no nie jest nam potrzebna, bo my ten towar i tak mamy, tak? To, co ja teraz tu kupiłem wszędzie, co widzicie, no to jest jakby taki totalnie zapas towaru, taki do przodu, nie? Żeby mi trochę robotę ułatwić, bo chcę trochę, wiadomo, że chcę levelować. Jak najszybciej tą kasę, widzowie, zarobić na tę rozbudowę, później na te licencje. A skoro chcę, to też chcę to zrobić z przyjemnością i dlatego sobie te towary domawiam, tak, ale też wiecie, to nie jest coś takiego pilnego, nie? Dosłownie 2 kartony myślę, że wystarczą. Nie wiem, czy wejdzie więcej, a wejdzie, dobra. No to chociaż sobie oznaczyliśmy. Jakoś tak, powiem wam, wyszedł mi ten magazyn, w sensie, że bałem się, że będzie ciasno, a widzicie, że biegam z tymi kartonami i jakoś się nie motam, nie ma tragedii. Okej. Frytek tam tyle o ile, bo to nie są rzeczy, które jakoś super schodzą, po prostu ja mam zawsze... Znaczy, czasem jest tak, że zejdzie jedna zamrażarka i ja po prostu mam pusto. Aha, tutaj jest jeszcze jeden, dobra. Więc czasem tak jest, ale ogólnie tam rzadko zaglądam, więc... Pizze to też tak samo, raz schodzą, raz nie, więc... Pizze sobie, wiecie, to... Tu damy jedne, obok damy drugie. I na tym po prostu zamawianie... Na dzisiaj, moi drodzy, produktów skończymy, no bo to przecież... Nie stać nas tak... Nie widzę sensu, słuchajcie, brania kredytu tylko, żeby ten towar kupować, bo to nie jest jakaś, wiecie, pilna inwestycja, tak? To nie jest nic takiego pilnego. Ja tylko dla was to robię, widzowie, bo obiecałem. I chcę tutaj się pochwalić, jak ten magazyn nam wychodzi, ale nie jest to takie coś pilne, tak pilne, że kurczę, bez tego byśmy żyć nie mogli. Bo przykładowo licencja według mnie, czy rozbudowa wielkości sklepu jest już rzeczą pilną. Dobra, czegoś jednej pizzy chyba mniej zamówiłem. To wiecie co? To tą wstawimy tu, żeby sobie oznaczyć. I co? Wszystko, tak? Wszystkie kartony. No dobrze. A moi drodzy, zatrudniamy pracownika. Myślę, że w następnym odcinku ja nie będę robił bez was dniówki, także z tą kwotą zaczniemy następny dzień. No i moi drodzy, zatrudniamy pracownika. W następnym odcinku przyjrzymy się temu pracownikowi, jak on pracuje, a może wiecie co, nie w następnym, może jeszcze krótko jest, może w dzisiejszym. Cumie, widzowie. Zobaczycie, jak pracuje. Jak już mówimy, że zatrudniamy pracownika, to zróbmy to już. O, już pracownik nosi, tylko ciekawe, co on nosi. Czekajcie, przyjrzyjmy mu się, jeszcze sklep jest nieotwarty. Jeszcze mamy krótki czas odcinka, także myślę, że możemy jedną dniówkę przelecieć i zobaczyć, jak ten pracownik będzie pracował. Gdzie on niesie i co on niesie? Pokażcie mi. Leci, pędzi, tylko gdzie on idzie? Gdzie on idzie? Gdzie on idzie?
Frytki mi uzupełnia. Brawo, widzowie. Widzicie? I już mamy pełną zamrażarkę z frytkami. Już się nie musimy martwić. Chociaż zastanawiam się, czy tymczasowo, widzowie, skoro te zamrażarki tu stoją, a i tak za nie płacimy, czy tymczasowo przypadkiem tutaj kurczaków nie załadować. Tylko, że wtedy pracownik nie będzie ich miał, ale... No wiecie, następny dzień i zarobimy, no. No bo te kurczaki schodzą szybko. Ale dobra, niech pracownik popracuje trochę. O! Jeszcze idzie coś uzupełniać. Albo udaje, że pracuje. W sumie dzień możemy... A, ryż uzupełnia, widzicie? To jest to, co ja nie uzupełniłem, bo nie chciałem po prostu, żeby nam się kartony walały. Otwórzmy bajzel i zobaczmy. Znaczy nie bajzel, tylko kram oczywiście. To jest, to jest dla mnie wygodne, to już mi się, widzowie, podoba, bo zobaczcie, czyli zaczęliśmy dzień, czyli tu jest taki protip. Nie musisz otwierać sklepu, zaczynasz dzień, włączasz sobie, znaczy zaczynasz dzień, no zaczynasz grę. Nie musisz otwierać sklepu, pracownik chodzi, uzupełnia, ty możesz sobie coś tam robić na drugim ekranie, czas ci przecież nie leci w grze. On ci pouzupełnia towar, przygotowuje cię do dniówki, kiedy już, o widzicie, Susu cukier uzupełniał. Pięknie gość pracuje. Nic dodać, nic ująć, tylko właśnie w ten sposób go ograniczymy, bo na przykład tutaj, tak jak są te piwka, ta gorzoła, to ja mam tutaj blisko, wiecie, tutaj herbaty, tak, ja tu mam blisko mojej kasy, no to już będę sam uzupełniał. Nie chcę, żeby on wszystko uzupełniał. Tak samo na przykład chleby, no niepotrzebnie w sumie te lody i pizzę, no ale dobra, niech sobie chłop uzupełnia. Później jeszcze mu te zapiekanki będziemy kazali uzupełniać, tam ten hummus, tam sery, może masło, jajka przede wszystkim, bo z jajkami, widzowie, był problem największy. Jajka mi się najszybciej kończyły. Idzie pani do mnie? Nie idzie. Ja dzisiaj, widzowie, nie będę winien nikomu grosika, nie robię tej akcji, żebyście nie myśleli. Nie będzie ta sytuacja, czy mogę być winny grosika, to było w poprzednim odcinku. A zobaczymy, czy uda nam się... Bo jeśli dobrze pamiętam, to chyba jeszcze kwota zamówienia za $200, no tam na nasze przeliczając złotych, bo ja to zawsze na złotówki przeliczam. Znaczy zamieniam waluty, bo to nie jest przeliczenie. To wydaje mi się, że $200 chyba jeszcze nie padło. Ja nie pamiętam. Pamiętam kwotę 197. I nie mogę sobie przypomnieć, czy przebiliśmy $200. Widzowie, napiszcie w komentarzach. Kto oglądał odcinek dość dogłębnie, dość dokładnie, bo 197 na pewno była taka kwota, natomiast czy była wyższa? O, ten pan ufoludek ostatnio takie fajne zakupy zrobił, a tymczasem tylko, kurczę, jajka kupił. No dobrze, ale odliczył. No, także zobaczycie, właśnie, zobaczycie też w ten sposób, że te utargi to są gdzieś rzędu 4000 dziennie, więc jak kupimy licencję na 3 dodatkowe rzeczy, ale trochę za dużo się duplikują te... Bo jeden był u mnie przy kasie, jeszcze dwóch kolejnych takich samych weszło, to troszeczkę w czasie mogli to jakoś rozłożyć. Bo jak w tym samym czasie się, słuchajcie, takie same jakby NPC-ty mi tutaj respią, to jest dla mnie troszeczkę na przykład wkurzające, nie? Nie, żebym się czepiał, bo wiecie, no ale to tak patrzę pod kątem supermarketu. Dobra, jaką mamy kwotę? 114. Widzicie, fajne kwoty, to już tak jakoś ta sprzedaż idzie i... I ta dniówka nam, słuchajcie, wyjdzie na... wyjdzie spokojnie na te 4000. No mogę się mylić, bo wiadomo, dzień dniowi nierówny, pewnie też to zaprogramowali. Natomiast nadal uważam, że czas leci za szybko. Ja jakby, czy to jestem na kasie, cokolwiek bym robił, słuchajcie, jak widzę po prostu ten czas, który tak ucieka, że już jest końcówka dnia, dla mnie to jest za szybko, nie? Ja tam... Oj, bym chętnie pani grosika był winien, ale już nie odwalamy maniany, bo trzeba levelować sklep. A to levelowanie wcale nam tak szybko już teraz nie pójdzie, moi drodzy. To teraz idzie dość niestety już wolno. Jak widzicie, ten pasek postępu się bardzo powoli. On się przy zakupach też posuwa, więc coś tam nabiliśmy przy zakupach, ale... O, 152. Widzicie, ładne kwoty zamówień się pojawiają. Zobaczę, słuchajcie, moi drodzy, co... Znaczy na pewno z tego utargu, który będziemy mieli teraz, z pewnością z tego utargu będę chciał jeszcze do
doładować na magazynie. Ale to mówię, nie będą to wszystkie produkty, bo są produkty, które ja chcę uzupełniać osobiście. Nie chcę, żeby mi pracownik uzupełniał, więc zobaczymy. W sumie wiecie, możemy równie dobrze pracownika i na kasę zatrudnić. Ja też nie muszę na tej kasie stać. Ale o, 131, ale sprawia mi to, słuchajcie, czasem przyjemność, że mogę sobie na tej kasie się pobawić. Nie wiem, sprawia mi to frajdę po prostu. Pewne rzeczy organizacyjne zawsze robię, słuchajcie, zanim się dzień zacznie, zanim start gry. Też tylko pamiętajcie, jakbyśmy teraz zrobili closet, to czas będzie niestety nadal leciał. To tylko działa zanim otworzycie sklep rano i wtedy macie zatrzymany czas, ewentualnie wieczorem, no ale wieczorem co możecie zrobić? Towaru nie zamówicie wieczorem, a uzupełnianie półek, no jeżeli macie towar na dworze, czy jest ciemno i jest nie, no nieładnie, no to tam za oknem już chyba mamy ciemno, nie wiem, nie widzę, bo takie mamy światła ostre, że słuchajcie. Musiałbym się kiedyś przyjrzeć, jak ta pogoda się tam zmienia. 133, 17. Chociaż na pewno fajnie to zrobili, bo skoro tak dobrze dopracowali drzewa przed sklepem, no to tym bardziej. O, dzień dobry pani, moja ulubiona pani, która nie chce się ze mną na kawę umówić. Ja nigdy nie wiem, czy pani blondynka, czy pani ruda, ale już nie będę panią pytał o kolor włosów, bo jeszcze pysk dostanę. A to może jej siostra bliźniaczka, słuchajcie mnie. Właśnie, to może tak samo trzeba nabrać następną. A widzicie nowe orężady jakieś, nie wiem, to jest jakaś chyba orężada, diabli wiedzą co to jest, ale raczej orężada, także też widzicie, ludzie kupują. I raczej widzowie nie ma prawdopodobnie szans, żeby mi się okazało, że jakiś produkt był niedostępny. Nie zakładam w ogóle takiej opcji. Bo tak skrupulatnie te towary, słuchajcie, uzupełniałem, że... Cieszy mnie to, że poprzedni właśnie poprzednie dwa dni to udało mi się właśnie spłacić kredyt, gdzieś tam jeszcze te regały dokupić. I tutaj na odcinku też dokupiliśmy półek, także, znaczy regałów, towarów, no bo regały no to nie kupowaliśmy na odcinku. Ja to ustawiałem poza odcinkiem. Jak widzicie, to moje kombinowanie czasami. I no ja tak mam, że jak mi się załączy zmysł projektowy, to nie ma sensu tego dłużej robić na odcinku, bo to by trwało wieczność. Ale myślę, że ostatecznie widzieliście na koniec poprzedniego odcinka, że zupełnie inaczej te regały stały. Teraz stoją zupełnie inaczej, bo z godzinkę nad tym chyba przysiadłem. No i nie można powiedzieć, chyba całkiem spoko. Od razu wam mówię, widzowie, tutaj... Bo tu jest taki balans, który trzeba zachować. Akurat w przypadku magazynu myślę, że go nie trzeba zachowywać. Bo magazyn ma być po prostu magazynem, czyli ma być funkcjonalny. Więc co za tym idzie, ma zmieścić najwięcej towaru, prawda? No taka jest rola magazynu. Magazyn nie ma wyglądać, magazyn ma działać. W przypadku sklepu, oprócz tego, no to tu jest kwestia właśnie balansu. Bo sklep musi jeszcze jakoś wyglądać. Nie? Także tu jest taki wiecie, taki, a ładne odliczone pieniądze mi dzisiaj dają. Także no tutaj to jest ten balans, który trzeba gdzieś tam zachować. No powiem wam tak, wiem, że może idealnie ten mój sklep w tej chwili nie wygląda. Widzowie, ja wiem o tym, że na przykład tu napchałem tych regałów, ale i czy te zamrażarki można by się doczepić, ale czy tak na upartego jest taka ciasnota? No moim zdaniem, widzowie, nie, no są przejścia. Tragedii nie ma. Tutaj już wiadomo, dalej nic nie robiłem, bo tam światła w ogóle brakuje. A może wiecie co? Światło to ja wezmę któreś z tych, bo tu jest za jasno troszkę przy kasie. Powiem wam szczerze, mam takie dziwne wrażenie, że tutaj na wejściu jest troszeczkę za jasno i póki jest ciemno za oknem, możemy akurat jakieś światła przesunąć. Po co będziemy kolejne światła kupowali? Za prąd rachunki jakieś duże płacili? Po co to, widzowie, robić w ogóle? Bo myślę, że naprawdę jest tu za jasno. No, bo widzicie, o 4000 dobijamy, ale już chyba nie dobijemy dzisiaj. Dzisiaj chyba troszeczkę jest utarg, widzę, niższy. Troszkę jest chyba dzisiaj utarg niższy. O, tutaj coś dużego, to może kurczaki dostarcza. Czekajcie, którą by tu lampę zajumać są? Tutaj może tą. Dwie lampy aż nie potrzebuję obok siebie. Dajmy ją na przykład tam. Co tu jeszcze można? Tu jeszcze jest jedna za dużo. Może ta.
jest za jasno, widzowie, wiecie, to też tak... Ja już czasem mi się ta lada, słuchajcie, za bardzo odbija, nie wiem, spróbuję jeszcze tą. Jak mam być szczery, to... I co, nie zrobili... Łe, nie zrobiliśmy, widzowie, 4000. Nie zrobiliśmy, 3600. No, ale to mówię, to a jeszcze nie koniec, ale... Wiadomo, że dzień dniowi nierówny i to też nie ma, no słuchajcie, no w świecie realnym, w sklepie, też nie myślmy tak, że to też tak nie działa, prawda, że codziennie zrobimy jakiś taki sam utarg. Są dni takie, jakie pamiętam, jak sprzedawałem w sklepie, no to piątki, soboty to była petarda, utargi, niedzielę. No a na przykład, nie wiem, jakieś tam dni tygodnia, no to inny rodzaj był utargów, także oczywiście, że tak, moi drodzy. Całkowicie normalne. Dobra, wiecie co? Trochę się tu chyba ściemniło. Zobaczmy. Troszkę się ściemniło. W sensie, że nie jest tak przesadnie jasno. No można ewentualnie teraz... Czy 800? No czyli prawie dobijamy, widzowie, do tych 4000. To już skasował? No dobra, no nie zrobimy dzisiaj. Widzicie? 3800. Nawet nie jest 3800, bo przecież mieliśmy coś tam na koncie. Zresztą podsumowanie zobaczymy. Moi drodzy, dzień 83, mamy, no, 4 produkty były za drogie, no życie. No wydaliśmy oczywiście, zobaczcie ile pieniędzy, prawie 4000 na towar wydaliśmy, na ulepszenia 400, czyli te dwa regały chyba, co kupiłem. Bo tutaj się nie liczą te ulepszenia, które były w poprzednim odcinku, nie, bo to jakby już przeleciałem. 3797, no słuchajcie, znaczy widocznie jest to tak zaprogramowane, że dzień dniowi jest nierówny i fajnie, podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba, że te dni się różnią. I teraz zobaczcie, my nie otwieramy sklepu, a nasz pracownik już chodzi, uzupełnia, pójdźmy za nim, zobaczmy co on tam będzie tutaj wyładowywał, mąkę którąś. O, proszę, pracuje. Siema ziomek, siema Heniu. Tak dziwnie chodzi, no ale dobra, to się wytnie. No to tyle chyba, widzowie, w tym odcinku. Przyjrzeliśmy się pracownikowi. W następnym odcinku być może pouzupełniamy jeszcze trochę tutaj ewentualnie towaru, który mógłby pracownik uzupełniać, ale to się jeszcze zastanowię, czy chcę jeszcze mu jakieś produkty dokładać, bo to raczej parę produktów bym mu dołożył. A czy jest sens jeszcze jednego pracownika zatrudniać? Nie wiem. Ja słuchajcie, kończąc odcinek, oczywiście zostawię sobie na chwilę tutaj Supermarket Simulatora włączonego, po to, żeby właśnie ten pracownik mi to pouzupełniał, bo mam coś jeszcze innego do zrobienia. Wam dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich gorąco i serdecznie, prosząc oczywiście na koniec o zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem. Drogi widzu, będę bardzo, bardzo wdzięczny, jak to zrobisz, bo pomaga to rozwijać kanał. Pomaga w zasięgach, co jest dla mnie bardzo ważne, na czym mi bardzo zależy. Także trzymaj się, cześć.